Mam takie wrażenie, że w pewnym momencie takie pospolite ruszenie jeżeli miało miejsce, jeżeli chodzi o takie cały czas szukanie negatywów. A to za dużo się wylało ostatnio tego hejtu faktycznie. Myślę, że tak, bo dajmy im popracować, dajmy trenerowi też również, nie wiem, sprawdzić swoją filozofię gry. No, nie ma co ukrywać, że chcielibyśmy, żeby te mecze wyglądały lepiej, ale też cały czas szukamy ogólnie gdzieś tam niektórzy, że może w tej kadrze coś nie gra, może piłkarze nie mają chemii z trenerem, a Wojciech Szczęsny nie gra, jest niezadowolony, wraca do Juventusu, pisze na swoim Instagramie, że tam go kochają, tutaj nie i tak dalej, i tak dalej. Tu może Robert Lewandowski strzela, wiesz, dokładnie. Każdy chce grać i to jest normalne. Czasami, tak jak mówię, jesteśmy ludźmi, każdy inaczej wyraża swoje emocje, ale mam, tak jak mówię, łatwo jest jakoś tak, wydaje mi się, do tej reprezentacji cały czas przypinać jakieś tam takie swoje uwagi, że coś tam cały czas nie gra.